Hello, hello everyone. Witam wszystkich serdecznie na naszej gramatycznej sobocie. No i co tym razem y, mamy na tapecie? Zaimki wskazujące. Myślę, że to przyda się zarówno naszym najmłodszym, jak i trochę starszym widzom y, przypomnienie sobie czym te zaimki wskazujące są, jak z nich korzystamy, co to w ogóle jest. Wszystkiego się na spokojnie dowiecie dzisiaj. Będzie to raczej dość krótki odcinek, bo aż tak dużo do omówienia nie ma, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba mała filmowa niespodzianka. No to moi drodzy, zaczynajmy! Let's start! No i zaczynamy. To o czym sobie dzisiaj powiemy. Przede wszystkim spojrzymy, czym są zaimki wskazujące. Przypomnimy sobie, czym się różni, różni liczba pojedyncza i liczba mnoga, bo to nam się bardzo przyda. Obejrzymy krótki filmik, który właściwie wyjaśni Wam więcej niż chyba ja bym mogła. No i zrobimy sobie małe podsumowanie. Następnie przejrzymy kilka przykładów. Oraz na koniec oczywiście pokażę Wam, jakie ćwiczenie macie do wyboru. Mamy dość różne tym razem, więc myślę, że na pewno coś dla siebie znajdziecie. Zaczynajmy w takim razie od tego, czym są zaimki wskazujące. Moi drodzy, korzystamy z nich po to, żeby podkreślić w naszym zdaniu tak, w rozmowie, gdzie znajduje się to, o czym mówimy. To, lub jakaś osoba, tak, no to nie, niekoniecznie musi być tylko do rzeczy, tak? Na przykład, że no ta książka jest moja, a tamta jest Twoja, tak? Yy, polega to mniej więcej na tym, że. W zależności od tego, czy mamy liczbę pojedynczą, czy mnogą, i czy przedmiot jest bliżej nas, lub bliżej naszego rozmówcy, lub po prostu dalej od nas wszystkich, tak, no to użyjemy innego zaimka. Są one bardzo ważne. Nawet jeśli u nas nie, to w języku angielskim jak najbardziej rozróżnianie tego jest dość istotne. Tak, więc na pewno w szkole nieraz się to pojawiło. No i mam nadzieję, że uda nam się to w jakiś sposób Wam przybliżyć. Zobaczmy sobie w takim razie dalej. A dalej mamy naszą liczbę pojedynczą versus liczbę mnogą. No właśnie, musimy sobie to powtórzyć, dlatego że no, będzie to bardzo ważne, tak? Rozróżnienie liczby pojedynczej i mnogiej. Na pewno nieraz to słyszycie i już wiemy, co to jest liczba pojedyncza, ale sobie przypomnijmy. Liczba pojedyncza, kiedy coś jest. Wiadomo, jedno, a liczba mnoga, jeśli coś jest więcej niż jedno. Dwa, pięć, 15, nie wiadomo ile, ale na pewno nie jedno. No i oczywiście korzystamy też z innych osób, tak? W języku angielskim. Do liczby pojedynczej korzystamy z I, he, she, it oraz z you, ale jako ty. I w liczbie, a w liczbie mnogiej z kolei korzystamy z we, they oraz z you, ale w tym wypadku jako wy. Tak? bo you mamy i tu, i tu, tylko tutaj jest w liczbie pojedynczej jest jako ty, a w liczbie mnogiej jest jako wy, tak? Więc jakby i tu, i tu, you występuje, tylko po prostu znaczą coś innego, musimy o tym pamiętać. No i słówka pojedyncze, yy, no tutaj dałam kilka przykładów od razu. Apple, dog, bag, shoe, tak? To są wszystko pojedyncze rzeczy, tak? Jabłko, pies, torba, no i but, jeden but. Natomiast liczba mnoga, najczęściej poznamy ją przez to, że słówka są po prostu z końcówką s. Najczęściej mówię, nie zawsze. Na przykład apples, dogs, bags, shoes. Nie wszystkie, bo na przykład mamy takie sytuacje, gdzie mamy słówko na przykład fish. I fish to może być zarówno jedna ryba, jak i wiele ryb. Tak? Są różne sytuacje, ale no, skupmy się na tym, że najczęściej jednak potem s poznam, że a liczba mnoga. Albo jeśli będzie na przykład two apples, to poznamy po tym, że między innymi, że jest two, a nie jedno, tak? I tutaj macie kilka przykładów naszych zaimków, tak? Na przykład this apple, that dog, this bag, those apples, these dogs, these bags. O co chodzi, dlaczego czasem jest this, dlaczego czasem that, dlaczego those, these, to właśnie sobie za chwilę wyjaśnimy i to z pomocą filmiku. Ten filmik najpierw sobie Obejrzymy, a potem go na szybko y, omówię. No to leczmy Najpierw y, małe wprowadzonko, mały, mały cytacik. This is my big, but that book isn't mine. To jest moja książka, ale tamta książka nie jest moja. Y, więc filmik y, opowie nam o tym, w jaki sposób, y, kiedy mówimy że coś jest nasze, jest obok nas, na przykład, że coś jest obok nas, że coś jest dalej od nas, liczba, pojedyncza liczba mnoga, jak z tych zaimków wskazujących korzystać, ok? Oczywiście najpierw puszczę Wam ten filmik, żebyście go mogli obejrzeć, trochę ciszę, żeby muzyczka nam nie, nas nie ogłuszyła, a następnie pokrótce go objaśnię, ok? Dobra, ja się wyciszę na momencik i uwaga, uwaga... Zaczynajmy, obejrzyjmy sobie nasz filmik. No, to mamy, obejrzeliśmy nasz filmik. Starałam się tutaj dać dwa różne przykłady, łatwiej było dać stadoptaków niż stadopsów, <grych> więc mam nadzieję, że damy radę tutaj sobie to ogarnąć. Dobra, o. Zęki wskazujące. Tak, tak jak tutaj Wam wytłumaczyła moja animowana wersja, do liczby pojedynczej mamy this. Czyli ten, ta, to na przykład, tak? Czyli coś, co jest koło nas. That, czyli coś, co jest dalej nas, tak? Tamten, tamta, na przykład tamto. No Właśnie, że po polsku mamy bardzo dużo określeń, a po angielsku wystarczy tylko to jedno słówko. I to wszystko do liczby pojedynczej, czyli do tego, co jest jedno. Natomiast do liczby mnogiej mamy these. Ci, te, tak? Na przykład. I those. Tamci, tamte na przykład, tak? Warto sobie na przykład jakoś spróbować skojarzyć, tak? Że this jest obok nas, those dalej, że this na przykład brzmi, czytamy podobnie jak piszemy this, nie? This, this wygląda podobnie, tak? Tutaj mamy liczba pojedyncza this, a w liczbie mnogiej this, więc może sobie to jakoś skojarzyć. Tak, a do tego co jest dalej nas, w liczbie pojedynczej that, w liczbie mnogiej those. W takim mniej więcej dużym skrócie. No i mamy tu kilka przykładów. Zauważcie, że o, tutaj na przykład, stojąc blisko psiaka, mówimy: This is a dog, bo jest blisko nas, jest obok nas, mówimy o nim, że tak, ten tutaj, tak, to jest pies. Pamiętajcie, że na język polski czasami nie zawsze będziemy tych zainków wskazujących tak dokładnie używać. E, bardzo często powiem, to jest pies, e, bez względu na to, czy, czy jest blisko, czy daleko. Ale postaram się to tłumaczyć tak, żebyście to zrozumieli, więc czasami może to zabrzmieć śmiesznie troszkę. E, o, tutaj jest dalej. I zobaczcie, mówi, Luke. that is a dog, tak? That is a dog. To jest pies, ale to, tak, tamten dalej ode mnie, tak? To jest pies. Ten oddalony ode mnie. No i oczywiście, jeśli się zapytamy, tak, kogoś, is that your dog? Czy to jest twój pies, ten dalej od nas, to w zależności od tego, gdzie ta osoba stoi, no to powie albo tak, jak my, albo inaczej. Dlaczego? Gdyby ten pan stał dalej od tego psa, czyli obie osoby byłyby od niego oddalone, to również mógłby powiedzieć użyć słówka that, Ale. Nie użyję, bo stoi obok niego. Dlatego odpowiada yes. This is my dog. Tak? Tak, to jest mój pies. To tutaj obok mnie, ten tutaj obok mnie to jest mój pies. Więc odpowiadając, nie będziemy koniecznie używać tego zaimka, który jest w pytaniu, tylko musimy sami się zastanowić, czy to co nam osoba, czy to o czym ta osoba, z którą rozmawiamy, mówi jest bliżej nas, czy może jest po prostu dalej od nas obojga. Tak? No i teraz przejdźmy do naszej liczby mnogiej i tutaj mieliśmy przykład e, z tym, e, z rzeczami czy osobami, które są bliżej nas. These, these birds are red and yellow, yes, these birds are red and yellow, te ptaszki są e, czerwone i żółte, zdecydowanie bardzo ciekawy kolor. E, no i one są obok nas, jest ich liczba mnoga, jest zdecydowanie więcej niż jeden, zdecydowanie, one, two, three, four, five, six, seven, Seven, o ile się nie pomyliłam. Yy, I są blisko nas. Natomiast jeśli sobie pójdziemy teraz na plażę i spojrzymy, o, są bardzo daleko od nas, jesteśmy bardzo, bardzo daleko, no to powiemy those birds are red and yellow, także tamte tak, o, tam daleko, tak ptaszki są czerwone i żółte. No i znowuż, jeśli zadamy pytanie, tak, are those birds yellow and red? Czy te ptaszki są żółte i Czerwone? No to znowu, w zależności od tego, gdzie osoba odpowiadająca nam będzie się znajdowała, odpowie inaczej. I w tym wypadku mieliśmy chłopca, yy, który o, tutaj, który znalazł się tuż obok nich, dlatego odpowiedział nam: Yes, these birds are yellow and red. Gdyby był dalej, to mógłby również powiedzieć: Those birds, ale jest blisko, więc powiedział: These. Mam nadzieję, że to mniej więcej jasne. Naprawdę, jak widzicie, to nie jest bardzo skomplikowane. Wystarczy, że sobie skojarzymy po prostu co jest gdzie. A w tym myślę pomoże nam taki jeden mały rysuneczek. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Mamy nasze podsumowanko i tutaj właśnie mamy taką, taki obrazek. Takich obrazków jest wszędzie Panu, Tak na dobrą sprawę, jak sobie wpiszemy this that i tak dalej, to wszędzie Wam wyskoczy, więc znajdziecie ich wiele, a tutaj przygotowałam dla Was kociaki i psiaki, no żeby było już dalej ze zwierzakami. No i u góry mamy liczbę pojedynczą, jak widzicie, a na dole liczbę nogą. I u góry, tak po lewej mamy kociaka, który jest blisko nas, a na dole... Kociaki, które są, tak, w liczbie nogi blisko nas, natomiast po prawej mamy psiaka oddalonego od nas jednego, a poniżej e, całe statko psiaków. No i this, tak, ten tutaj kociak, This is my cat, to jest mój kot, a tutaj, tam dalej, tak, That is my dog, tak, tam jest mój pies, tak, tamten to mój pies. No i na dole liczba mnoga These are my cats, to są moje koty, cała banda słodziaków. No, i tam w dali, tak, those are my dogs, to są moje psiaki, tak, cała ta ferajna. W taki sposób możemy sobie y, spróbować zapamiętać. Nawet jeśli na początku nie będziecie kojarzyć, nie zrażajcie się. Wystarczy, że sobie przygotujecie taką, jak nazywam, ściągawkę. Um, kilka razy z tego skorzystacie, sprawdzicie, gdzie na obrazku coś jest, i w pewnym momencie już sami będziecie z tego korzystać. Mam nadzieję, że podsumowanie. W miarę przydatne. Oczywiście po tym podsumowaniu nie może się obyć bez przykładów. No to lecimy: przykłady. I co my tutaj mamy? Słuchajcie, co my tutaj mamy? Do każdego zaimka starałam się dać trzy dość w miarę różne zdanka, żeby wam pokazać, że to nie jest tak, że zaimków wskazujących będziemy zawsze używać tak samo. I zacznijmy sobie może od liczby pojedynczej. Zaczniemy od this. Wezmę mój magiczny długopis. E, jaki kolor? Może Może fioletowy. Ok, czyli zacznijmy tutaj. This boy's name is Harry Potter. No, myślę, że chyba każdy wie o co chodzi. E, this boy's name is Harry Potter, tak? E, czyli jakby tego chłopca imię to Harry Potter, czyli jakby ten chłopiec ma na imię Harry Potter. Tak. Chłopiec jest blisko osoby mówiącej. Dlatego mamy this, czyli ktoś przy nim stoi. Tak. I drugie tutaj mamy. This is Harry Potter's wand. To jest różka Harry Pottera. Czyli znowuż ktoś jest blisko tej różki. Może ją trzyma, może Harry ją zgubił. Tak? Nie wiemy. No i ostatnie. He likes this all. Czyli on lubi tę sowę. tę Tęsową obok niego, czyli być może y, Harry kupuje sobie sowę i w y, ten sposób podkreślamy, że on ją lubi, tak? This, obok niego jest. Tak, tutaj kilka przykładów, jak widzicie, zęki wskazujące nie zawsze są na początku zdania, y, ale to nie na dzisiaj rozmowa. Ważne, żebyście pamiętali, y, co oznaczają. Tak, this, liczba pojedyncza, coś blisko nas. No to przeskoczmy do czegoś, co jest dalej, czyli... That. Liczba pojedyncza, coś, co jest dalej od nas. That is an imposter. To jest, jak wszyscy dobrze wiedzą, gra Among Us, tak? Imposter to jest ta jedna osoba, która działa wbrew całej drużynie i widzimy tę osobę z daleka i podkreślamy wtedy, że that is an imposter. Następnie mamy That's a game named Among Us, tak? Ta gra ta nazywa się Among Us, czyli to jest gra Among Us, ale znowuż ta gra jest dalej od nas, czyli albo, albo e, wspominamy w rozmowie, na przykład ktoś mówi tak, że a, no taka gra, słuchaj, z pomperkami, jeden jest zły i oni są takie śmieszne, a, That's a game named Among Us, a, to jest gra, która się nazywa Among Us, tak? Ta gra nie jest przy nas fizycznie, nie możemy o niej powiedzieć, że this, Mówimy po prostu wtedy that. No i ostatnie: He wants to play that game. On chce zagrać tę grę. Czyli opowiedzieliśmy na przykład o tej grze i ktoś nam mówi, że chce w nią zagrać, znowuż nie jest obok nas, dlatego mówimy that game. Ok, to była nasza liczba pojedyncza, odhaczone, tak? A teraz czas na liczbę mnogą i zaczniemy znowuż od tego, co jest blisko nas, czyli these. I tutaj, o, znowu już zahaczamy o gry, musicie wybaczyć. These people are playing Minecraft. Ci ludzie grają w Minecrafta. Ci blisko nas, to jest coś, co zdecydowanie możemy powiedzieć, że ci ludzie grają w Minecrafta, ci obok nas na przykład jesteśmy na jakiejś, na jakimś konwencie i jest cały rząd komputerów i tam wszyscy grają w Minecrafta. Albo jesteśmy na obozie na obozie Music and More, i tam jest cała grupa grająca w Minecrafta, budująca super świat. No to też możemy powiedzieć: These people are playing Minecraft. Następnie mamy These Are My Tools. To są moje narzędzia, tak? Te obok mnie to są moje narzędzia, czy na przykład mój Kilo, moja siekierka, y moja łopatka, co to tam w Minecraftie się używa. Tak, są moje bo są blisko mnie, na przykład mówimy reszcie, są obok mnie, więc mówimy these are my tools, nie tykajcie ich, <grywia> tak, na przykład. I trzecie, we call these monsters creepers, tak, czyli na przykład, y, kto gra w Minecrafta wie, że tam są jakieś tam potworki, no i y, na przykład pokazujemy komuś grę i te potworki są na przykład, tak, na ekranie blisko nas, no to mówimy, pokazujemy na niej, mówimy, tak, we call these monsters creepers, nazywamy, creepers, nazywamy te potwory y, creeperami, o. Straszne są, naprawdę. No i teraz liczba mnoga do tego, co jest oddalone od nas. Those. I tutaj akurat wracamy znowu do zwierzaków. Those horses are my aunts. Te konie należą do mojej cioci, tak? Te konie są mojej cioci, tak? Czyli może widzimy je daleko na pastwisku, tak? Tak, jesteśmy sobie tutaj, tam gdzieś jest pastwisko i sobie te koniki tam, jak, jak to mówi um, moja znajoma, patatajają. Więc y, dobra, galopują. Y, moi drodzy galopują sobie, nie wiem, skaczą, jedzą trawkę, nie wiadomo co robią, bo to nie jest ważne. Ważne, że są daleko od nas. Those horses. A następne zdanko mamy i widzicie, nie umiem podkreślać prosto. Those people are feeding the horses. A, proste linie są trudne. Those people Are feeding the horses, ci ludzie karmią konie. Czyli być może na to pastwisko, o którym wam wcześniej mówiłam. Tam weszli jacyś ludzie, może mają wiaderka z jakimiś smakołykami albo marchewki, albo co to tam można im na przykład smacznego dać, tak? I je właśnie karmią, więc patrzymy z daleka, i mówimy, o, o, o tak. Those people are feeding the horses. Tam ci ludzie karmią konie. No i na koniec, I often ride. On those horses, tak? Często jeżdżę na tych koniach. Nie na jednym, tylko może na, 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 na wszystkich, w sensie nie na wszystkich naraz, ale ogólnie na każdym z nich przynajmniej kilka razy się jeździło. No to możemy wtedy powiedzieć, że I often ride on those horses, często na tamtych koniach jeżdżę, tak? I to takim znowu, dużym podsumowaniem y, przykłady, y, żebyście spróbowali zobaczyć te zaimki w różnych sytuacjach. Ym, Myślę, że najczęściej, nasi najmłodsi widzowie najczęściej będą mówili, że na przykład This is my toy, to jest moja zabawka, that is my dog, tak, to mój pies i tak dalej, więc ym, to akurat y, jeśli chodzi o młodszych, jeśli chodzi o starszych, to myślę, że już bardziej zaawansowane zdania, zdecydowanie, y, bardziej zaawansowane, nawet niż te spokojnie y, tworzymy, warto po prostu pamiętać w takim razie, co jest co. Tak, this, that, these, those. No dobra. No to czas na co? Na ćwiczenia. I przeskakujemy do ćwiczeń. I mamy, słuchajcie, aż cztery różne zadanka. Cztery najróżniejsze zadanka. To jest bardzo dużo, więc każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Pierwsze zadanko to tak dla przećwiczenia liczby pojedynczej i liczby mnogiej, na wszelki wypadek. I tam mamy sobie wordwola, w którym możemy poukładać słówka w zależności od tego, co jest do liczby pojedynczej, co jest do liczby mnogiej. Następnie dalej, drugie zadanko to przetłumacz podane przykłady, i znowuż mamy wordwola, w którym sobie. W którym sobie te zdanka musimy zaznaczyć odpowiednie tłumaczenie, tak? Yy, więc myślę, że proste. Często dostajecie World Wall -e u nas od nauczycieli, czy, czy na naszych prezentacjach, na naszych gramatycznych sobotach, więc myślę, że bez problemu. Natomiast trzecie zadanko to obejrzenie filmiku i to z króla Lwa. Yy, Obejrzenie z westonu, właściwie króla Lwa filmowego, tego fabularnego, jak gdyby nie animowanego. Yy, Trzeba wybrać tam poprawne odpowiedzi. Czyli oglądamy jak gdyby filmik i musimy odpowiadać, wybierać poprawne odpowiedzi. Bardzo polecam, super zabawa. I czwarte zadanie to bluket dla zapalających bluketów, bo wiem, że czasami wołają niektórzy o bluketa. Oczywiście, no wiadomo, te osoby, które mają konto i jeśli nie, no to możecie zawsze poprosić nauczyciela na lekcji, żeby Wam takiego bloketa puścił e, bez problemu. To są, moi drodzy, nasze zadanka, ćwiczenia. Możecie sobie te zaimki przećwiczyć, ale przede wszystkim, jeśli będziecie mieli problem, pamiętajcie, że w każdej chwili możecie wrócić. Tak, w każdej chwili możecie wrócić do naszej prezentacji, do tego filmiku, czy nawet tego filmiku w naszym filmiku, który wcześniej Wam puszczałam. W każdej chwili możecie zajrzeć i sobie to wszystko przypomnieć, aż w pewnym momencie po prostu będziecie mieć to na pamięć, że tak powiem, wyryte w głowie. Więc zapraszam Was serdecznie. To na wszystko na dzisiaj. Zżegnam się z Wami. Goodbye moi drodzy i widzimy się. Uwaga, tym razem wyjątkowo nie za, nie za miesiąc, nie w przyszłym miesiącu, ale uwaga, uwaga, widzimy się jak gdyby za dwa miesiące, tak? W marcu nie będzie gramatycznej soboty od razu uprzedzam, więc dla tych, którzy będą czekać, naszykujcie się na kwiecień. To tyle ode mnie. thank you very much and goodbye everyone. Bye bye!